Siema, siema, Tajtori, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj, tak jak wam obiecałem, jest film z moim bratem. Siemanko, przywitaj się. Siema, siema. Dokładnie, jak widzicie, jest tutaj ze mną, w sensie nie widzicie, ale słyszycie. No i postanowiliśmy, że nagramy dosyć ciekawy film. Mianowicie, brat będzie dzisiaj rozkazywał mi, co mam robić w Brawl Stars. Ostatnio się trochę na mnie wkurzył, więc mam nadzieję, że nie da mi jakichś tutaj ciężkich zadań. Będę musiał totalnie robić wszystko to, co on mi każe. Nie wiem, umówmy się, że takie cztery zadania, ok? Dasz mi cztery zadania i ja po prostu będę musiał je wykonać. I od razu mówię, jak pod tym odcinkiem będzie ponad 2000 łapek w górę, to nagram jeszcze odcinek z moją siostrą. Więc to zależy od was. Chciałbyś siostrę zobaczyć? Tak, tak. Z siostrą dobry by też był na pewno odcinek, więc łapkujcie. Oczywiście zostawcie subika na tym kanale, żeby być na bieżąco, najlepiej z dzwoneczkem. Zaprosiłbym gdzieś na jakiś kanał brata czy coś, na rolnik, gdzie nie ma, więc nie będę tutaj zapraszał. No i co, myślę, że możemy startować. A właśnie, jeszcze jak nie wykonam jakiegoś zadania, no to wtedy muszę wykonać jakąś karę. I tą karę szykujecie mi wy. Napiszcie w komentarzu, jaką mam zrobić karę i najbardziej lajkowana będzie wykonana. Oczywiście, no zrozumiem, coś piszcie, nie, żeby nie było coś, co jest niewykonalne praktycznie i coś, czego bym nie mógł zrobić. Ale jakieś hardkorowe też mogą być, więc piszcie w komentarzu, wtedy też będę przypinał serducha. No i dobra, myślę, że możemy już startować i przechodzić do pierwszej kary, którą muszę zrobić, a bardziej zadania, no bo kara to jeszcze nie jest. Więc dobra, jakie jest twoje pierwsze tutaj zadanie? No pierwsze dam ci takie trudniejsze. Mam nadzieję, że się nie wkurzysz. Musisz spać na jakiejś postaci 100 pucharków. Ile? 100 pucharków masz? Tak. Serio 100? Tak. No nie no, ale czemu? No trochę... Kurde no, dałbyś trochę mniej chociaż, chłopie. Sorry też, jak go będzie gorzej słychać, ale siedzi koło mnie i wiecie, on jest dalej od mikrofonu. Ale dobra, no nie. I mogę sobie wybrać tą postać, czy ty chcesz mi jakąś... Może ty wybierz jakąś. Na której postaci mam spać to 100 pucharków? Proszę cię bardzo. Wybierz. Tara. Na Tarze? No nie, no na Tarze się aż tak łatwo ich nie wbija, a Tarę w miarę lubi. O, ja mam no i tak dużo jeszcze w miarę. Kurde, żeś wybrał, chłopie. Dobra, widzowie, spadłem już 6 pucharków, czyli zostało mi jeszcze 94. Z tego co liczę, to muszę mieć po prostu 449 puszek na Tarze i wtedy będzie to zaliczone. Dlatego po prostu ja wam pokażę, jak będę to robił. Klikam sobie solo, gram giereczkę i będziecie widzieć, jak ja to po prostu wykonuję. Więc okej, gierka się rozpoczyna i ja muszę od razu iść do jakiegoś ziomeczka, żeby on mnie zabił. Po prostu będę pod niego podchodził, tylko że oni nie będą wiedzieli, o co chodzi, będą uciekali pewnie. Ale zaraz zobaczę, że jestem słaby i mnie sobie dojedzie. No i dobra, mam teraz niestety nie ostatnie miejsce, tylko 9, to jest trochę problem, bo to będzie wolno szło. Ale jest minus 6 pucharków, no po prostu będziemy się widzieć, jak już będę miał ich mało. Dobra, widzowie, muszę stracić jeszcze co najmniej 2 pucharki i spadnę poniżej 100. Masakra! Ja to w ogóle robiłem przez długi czas, bo to nie jest takie proste, jakby się wydawało, żeby spaść z tymi pucharkami. No i dobra, niech ktoś mnie teraz szybko zabije. Najlepiej ty, Rose, proszę. Dobra, mamy to, widzowie. Wykonałem, to jest tragedia jakaś, naprawdę. Ja nie wiem, co on sobie wymyślił, że akurat takie zadanie musiałem. Patrzcie, jak teraz to będzie wyglądało. Uwaga! Minus 5 kolejne i mam 446 puszek. Proszę bardzo. I uwaga, teraz zobaczcie tutaj, jak mi spadnie pięknie. A nie, to już chyba mi zabrało, okej, okay. Czyli no, już mi zabrało pucharki w tym, nieźle. Miałem trochę więcej, jak widzicie. No niestety, miałem 18660, więc naprawdę śmiesznie. Co więcej, patrzcie tutaj, dziennik bitew, jak to wygląda. Ja nie mogę, no to tragedia była, naprawdę. Tyle, co ja w ogóle gierek musiałem tutaj zagrać. Tutaj, nawet teraz mi się nie udało, nie? Chciałem denoć od razu, a nikt mnie nie chciał zabijać. Chłopce koło mnie chodził i miałem czwartą rangę. A tak poza tym to już tutaj same 9, 10, tutaj porażki jakieś, no masakra. Powiem wam, że było ciężko, ale wykonane. No dobra, mordeczki, więc czas tutaj na drugą misję. Tamtą pierwszą wykonałem i niestety trochę mnie z tym spaliło, no bo tyle pucharków w plecy, masakra. Ale dobra, boję się, co on teraz wymyśli. Lecimy do drugiego, co tym razem masz? Musisz kupić jakiegoś skina w sklepie, którego ja ci wybiorę. Jeszcze ty mi wybierasz? Tak. No przecież ty jakiegoś pewnie słabego wybierzesz specjalnie, no nie, no dobra. Co my tu mamy? O, w ogóle jest boksik, zaraz go może otworzymy, ale najpierw, no którego? Masz tutaj takie skiny, zobacz, tu jest pechowa Tara, Marszałek Ruffs, Robot Mike, to jest fatalny, Robot Spike, no średnie te skiny, Wielorybia Nita, Srebrna Shelly, masz tu jeszcze inną szerkę jakąś, Daryla, Horus Bo, którego z tych wybierasz, żebym kupił? Decyduj. Wybieram do Nity, bo jeszcze niedawno wyszedł. O, w sumie... Z jednej strony nie najgorzej, ale z drugiej widzowie patrzę, czekajcie, ja wam coś muszę pokazać. Zobaczcie, ja do Nity mam naprawdę mnóstwo skinów. Shiba Nita, Koala Nita, oprócz tego mamy Pandę Nitę i Czerwononosą Nitę. Po co mi kolejny? Nie mogę jakiegoś innego sobie wybrać, musi być ten? Tak, musi być ten. Nie najgorzej, ale... Mogło być lepiej, dobra, trudno, już nie będę tutaj wybrzydzał, bierzemy tą Nitę, kupujemy ją, akurat gemy mam, więc no przynajmniej taki plus, że nie wziął czegoś za 149 gemów. Mamy tą Nitę, więc kozacko, no i możemy w sumie sobie lecieć już do kolejnego zadania, bo skinek kupiony i tą misję wykonałem. No to jeśli marzysz tą Nitę, to musisz zagrać
solo i musisz zrobić chociaż jednego killa, żeby wykonać zadanie. Okej, czyli muszę przynajmniej raz kogoś zabić. No mam nadzieję, że trafię zaraz na jakiegoś nuba. Co prawda to nie są aż takie niskie pucharki, bo jest ponad 500 na tej nicie. Zobaczymy, to będzie trochę ciężkie, ale postaram się. Jak myślisz, że zabiję kogoś czy nie? Dawaj, no przebyś to powiesz lepiej. No myślę, że zabijesz, ale wolałbym, żebyś nie zabił. No ja bym wolał, żebym zabił i żebym nie... Właśnie, muszę pamiętać, żeby nie dennąć, bo jak ja kurde zaraz dennę, no to już będzie po tej misji. Ja nie chcę żadnej kary właśnie wykonywać, bo to też będzie chore pewnie. Wy takie kary wymyślacie, to jest hit. Dobra, kto to zbierze tego killa, bo to jest o niego walka. Może już go odpuszczę, wolę nie ryzykować. O matko, on mnie ma... mógł mnie teraz dobić. Mógł mnie dobić. Chyba trochę mnie oszczędził, nie wiem kto to jest, ale spoko, dziękuję ci ziomuś. Kurde, to jest ryzykowne, jeszcze taka mapka się... Nie. Nie. Czyli to oznacza, że muszę wykonać jedną waszą misję. Dobra widzowie, piszcie misję w komentarzach. No nie, coś ty żeś chłopie wymyślił. Jeszcze taka mapka się trafiła pechowa. Niedobrze, niedobrze widzowie. Okej, widzowie, więc przechodzimy tutaj do jeszcze jednej misji, którą on ma mi powiedzieć. No dawaj, co tym razem wymyśliłeś? Wiem, że masz spory klan, który jest wysoko w topce. No dobra, no mam, no kolce Spike'a, no i co z tym? Tak pomyślałem, że możesz napisać na czacie klubowym taką dosyć dziwną wiadomość. Po prostu napisz, że jesteś największym noobem i nie lubisz ananasu. No bestia, jeszcze musiałeś tam ananasy dodać. No chłopie, ogarnij się trochę, no. Przecież to będzie taka siara. No dobra, no to piszemy, wszyscy w klanie to zobaczą. Aj. No dobra, napisałem, no i serio muszę to wysłać? Tak. Po co? Powiedz mi, po co ty mi to robisz? No, tak wymyśliłem. Zadowolony z siebie jesteś? Tak. Mam kliknąć publikuj? Tak. No to chociaż powiedz widzom, żeby łapkę w górę teraz zostawili, jak się tego nie zrobili. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba. O, widzicie, bardzo dobrze, trzeba to robić. No i klikamy publikuj. Niestety, wysłałem to. Teraz każdy w klanie to zobaczy. Zobaczcie, czy jest graczy. No, pełny klan praktycznie jest. Ajajaj. No ale okej. Jako, że już większość tych misji wykonałem, jednej mi się niestety nie udało, to postanowiłem, że otworzymy sobie jeszcze boksika. Skoro jest darmowy, no to można go otworzyć. Może ty otworzysz. Proszę, otwieraj, zobaczymy, może mi tutaj szczęście przyniesiesz. Klikaj, proszę cię bardzo. No nie, niestety są tylko monety. Ale no tutaj ciężko było trafić, no ja mam naprawdę tutaj większość postaci odblokowanych. A mordeczki, jak dotrwaliście do tego momentu, to chciałem polecić wam wspieranie mojego kanału. Kto tutaj ogląda, to naprawdę polecam. Wspierać mi kanał można już od 2 zł i zapłacić na przykład PaySafe Cardem. Daję wam tu dużo różnych nagród i bonusów, między innymi dodaję was do znajomych w Brawl Stars, też pokazuję na odcinku. A to tylko część bonusów, normalnie jest ich dużo więcej. No myślę, że naprawdę polecam, warto... Sami zobaczycie, zresztą jest mnóstwo wspierających już na moim kanale i prawie każdy jest zadowolony, więc czemu by nie spróbować? No i dobra mordeczki, w sumie to wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie łapę w górę, jeśli możecie, zostawcie też subika, jeśli tego nie zrobiliście, wpadajcie na mojego Instagrama, Toriety, bo każdy, kto mnie tam zaobserwuje, to polajkuje wam jakąś foteczkę, a ja dziękuję jeszcze raz za wytrwanie do końca, pamiętajcie, jak będzie dobrze się przyjmie ten odcinek, to będzie też odcinek kolejny z bratem, a może i z siostrą, więc no myślę, że warto lajkować i subskrybować. A się już żegnam, pożegna się też, siemanko. Siema. No, trzymajcie się, pa, pa.